W sieci istnieje bardzo dużo baz, które oferują nam dostęp wolny do zasobów. Najpopularniejszą wśród tych baz jest Directory of Open Access Journals, która jest prowadzona przez Lund University Libraries. W bazie tej znajduje się ponad 1,5 miliona artykułów. Jest to stan na zeszły tydzień. Jeżeli by Państwo dzisiaj weszli do tej bazy, można zwrócić uwagę na to, że tych artykułów na dzień dzisiejszy jest znacznie więcej. Wśród państw, które przodują w dostępie, które przodują w tym, że udostępniają największą liczbę artykułów czasopism typu Open Access, są Stany Zjednoczone, Brazylia, następnie Wielka Brytania. Polska znajduje się na 15 miejscu z liczbą 170 czasopism. Chciałam Państwu pokazać, że interfejs użytkownika bazy typu Open Access nie różni się praktycznie niczym od pełnopłatnych baz. Mamy tutaj wyszukiwanie podstawowe, również wyszukiwanie zaawansowane. Na przykładzie, teraz pokażę, w jaki sposób można wyszukiwać artykuły. Na przykładzie nazwiska profesora z Wydziału Chemicznego, profesora Romana Gancarza. Po wpisaniu nazwiska uzyskujemy listę artykułów dostępnych w danej bazie i oczywiście mamy dostęp do abstraktu, do słów kluczowych, najważniejsze, do pełnego tekstu, jak i również możemy sobie wyeksportować dane bibliograficzne do różnych narzędzi. Kolejną bazą tego typu jest baza elektroniczna Zeitschriften Bibliothek EZB. Jest to baza, która jest tworzona przez Bibliotekę Uniwersytecką w Ratyzbonie. Jest owocem współpracy 605 bibliotek naukowych. Zawiera ponad 72 tysiące czasopism, z czego 42 tysiące jest w otwartym dostępie. Serwis ten jest serwisem hybrydowym w układzie tematycznym, tu na przykładzie chemii i farmacji. Następnie, gdy wejdziemy w dziedzinę, ukazuje nam się lista alfabetyczna tytułów. Proszę zwrócić uwagę na takie kropeczki, są zielone i czerwone. Kropka zielona oznacza pełny dostęp do danego czasopisma, natomiast czerwona tego dostępu nam nie daje, ale przedstawia nam również informacje o danym czasopiśmie. Tu na przykładzie American Journal of Chemistry. Jak widzimy, wszystkie podstawowe informacje na temat czasopisma są, jak i również link do pełnego dostępu, który odsyła nas na stronę czasopisma, na którym oczywiście jest znaczek Open Access. Kolejny serwis, ABC Chemistry, Directory of Free Full Text Journals in Chemistry. Tak jakoś złożyło się, że wszystko z chemii. Serwis ten koordynuje Uniwersytet w Mińsku na Białorusi. Zawarte są w nim czasopisma chemiczne, które publikowane są w różnych krajach. Warunkiem jest to, że artykuły te muszą być w języku angielskim i wszystkie te artykuły muszą być recenzowane. Serwis zawiera około 700 tytułów czasopism. Układ jest tematyczny. Po wejściu do danego czasopisma, tu na przykładzie Acta Crystallographica Section A, Foundation of Crystallography, widzimy, że serwis ten jest serwisem hybrydowym, czyli mamy dostęp do artykułów w trybie Open Access, co zostało zaznaczone, jak i również możemy dostać się jedynie do abstraktów i do danych bibliograficznych pozostałych artykułów. W serwisie tym jest również taka zakładka Free Journals Printed in Russian. Są to czasopisma, drukowane dotyczące chemii w języku rosyjskim. Teraz tylko wspomnę o niektórych bazach w trybie Open Access, na które warto również zwrócić uwagę, ale ze względu na brak czasu nie można o nich za dużo mówić. Free Medical Journals, Nottingham Trent University, Genomics Journal Seek, Geoscience Journals, GStage, Highwire Press Archive oraz dosyć istotne PubMed Central. Oczywiście w Polsce mamy również bazy typu Open Access. Trzy najważniejsze i najistotniejsze
zostaną teraz przedstawione. Pierwsza to jest Arianta, naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne, które jest tworzone przez Anetę Drabek i Arkadiusza Pulikowskiego w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Jest bardziej na zasadzie katalogu. Polskie czasopisma online, tworzone na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tutaj warto zwrócić na taką zakładkę e-czasopisma polskie ogólnodostępne. Czasopisma tutaj mamy również w układzie alfabetycznym. Na zielono zaznaczony jest pełny dostęp, na czerwono zaznaczony dostęp do streszczeń, spisów treści. Jeżeli klikniemy sobie na pełny dostęp, na przykładzie akta klinika, mamy dostęp do numerów i do pełnych tekstów. Baza Bastych, baza bardzo przydatna zarówno dla studentów, jak i pracowników naukowych. Jest to baza o zawartości polskich czasopism technicznych. Bardzo prosty interfejs wyszukiwawczy. Można wyszukiwać w dowolnym polu po tytule, po nazwisku autora, jak i również można przeglądać dane czasopisma. Jeżeli klikniemy na przeglądanie czasopism, ukazuje nam się lista alfabetyczna tytułów czasopism. Można zauważyć, że jest taki znaczek Adobe Reader. Jeżeli klikniemy sobie na to, oznacza to, że odsyła nas to do pełnych tekstów. Tutaj na przykładzie czasopisma Advance in Science and Technology Research Journal. Jak widać w polu pełny tekst. Jest link do czasopisma, na dole uwagi lokalne, oczywiście dostęp do pełnego tekstu jak najbardziej. Odsyła nas to na stronę czasopisma, gdzie można bezpośrednio korzystać z pełnych tekstów. Repozytoria cyfrowe, tu będzie jeszcze na ten temat mówione, ale tak tylko pokrótce, najbardziej popularne Open Directory of Open Access Repositories. Repozytorium to powstało w 2004 roku. Na dzień dzisiejszy rejestruje prawie 2,5 tysiąca repozytoriów. Najwięcej jest repozytoriów z krajów europejskich, jak i również repozytorium Registry of Open Access Repositories. Tutaj repozytoria są ułożone tematycznie i ta baza rejestruje około 3000 repozytoriów. Na zakończenie taka drobna ciekawostka, połączenie danych z baz DOAR i ROAR przy użyciu aplikacji Google Maps daje nam projekt Repository 66, na którym widać na mapie umieszczone są rozmieszczenie wszelkiego rodzaju repozytoriów. Dziękuję.